Witam wszystkich, tu Lewoskor i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Poprzednim razem musiałem nieco ściąć, zatem nie usłyszeliście jedynie rozkazu Bredzika, który kazał swoim wulkarom zabić nas i Bastilon. Sam Bredzik jest dość wytrzymały, ale Bastila powinna odwrócić jego uwagę. Dobra, my się zajmiemy tymi redrosami. Łocia! Pięknie. Nie chcę. Widzicie, reszta zwiewa, tchórze. Nawet Himak zwiewa. Cześć. Bastila zginąć nie może, co jest dużym ułatwieniem w tej walce. Okej. O rany, atakuje go od tyłu. No cóż, mogę jeszcze rzec. Ja będę milczeć, dopóki go nie zabiję. O, Bradzik. Zastanawiam się, czy nie rzucić po prostu jakiegoś granatu tego dziada. No, jeszcze trochę. Wow. Pięknie, zabiliśmy Bredzika. Najpierw sobie zapiszmy. A teraz zobaczmy, co miał przy sobie. Miał oczywiście broń Bastilii, z której korzystać nie potrafił, tak jak i my nie możemy. Ma także pas Bredzika, który daje nam odporność przed... czy zwiększoną odporność przed obrażeniami obuchowymi. Przeciwnicy w tej grze nie stosują zbyt często takich obrażeń, zatem to jest bezużyteczne. Mamy także jego rękawiczkę, która daje nam plus 1 do zręczności. Moja postać ma niestety parzystą liczbę tego współczynnika, zatem ta rękawiczka nie jest mi przydatna. Czy coś jeszcze miał przy sobie ciekawego? Drrr. Zobaczmy. Nie, chyba wszystko. Dobra, pogadajmy z Bastilą. Tak jest. Jedi są super. O, rozpoznaje nas, jak miło. No wiesz, żyć jakoś trzeba. Chlebek sam się nie kupi. I za darmo. Właśnie. Byłeś moją niewolnicą. I am Bastila Shan, a member of the Jedi Order and a commander for the Republic. Nobody owns me. Bastila, jesteś coś bardzo sztywna. Tak jest. Tak. Ocali ciebie. Co się dziwisz? Po to właśnie zabiłem Bredzika. Co? Wcale nie, ja odwracałem uwagę. Robiłem dywersję. To jasne. To ona nam pomogła. Pff. Dobra, właśnie. Przestań. Ten dialog tak nie owocuje żadnymi punktami, zatem. Skróćmy go nieco. Tak, na pewno. Na pewno źle mnie oceniłaś. Kurczę, lecimy po tą panienkę cały nasz. Poświęcamy cały czas i całą energię na nią, a ona nam tak się opłaca. Thank you.
You cannot win, Revan. No, przy okazji zostaliśmy nagrodzeni kolejną wizją, której była Bastila. Co za zimny prysznic kart. Właśnie. Tak, twojego nastawienia. Beznadziejne. Optymizm, dobre słowo. Don't let your ego get in the way of the real issues. Właśnie. That hardly strikes me as an appropriate way of addressing your commander, Karth. I am a member of the Jedi Order, and this is my mission. Don't forget that. My battle meditation ability has helped the Republic many times in this war, and it will serve us well here, I'm sure. Your talents might win us a few battles, but that doesn't make you a good leader. A good leader would at least listen to the advice of the team. Właśnie. Słuchaj się mnie. Zawdzięczasz mi życie. You know, I had my doubts about this mission, but I figured the Jedi Council wouldn't put you in charge if you weren't prepared. Here you are, acting like a spoiled child. No, może rzucali kostką, to będzie dowodzić. Wcale bym się nie dziwił. Very well, Karth. What do you suggest we do? First off, we can't get hung up on who's in charge. We all need to work together if we want to get off this rock. No, to już wiem. Is out there. We just have to find it. Well said, Karth. And the sooner we start looking, the better. I've already been a prisoner of the Volkers and I don't plan on being captured by the Sith. O, dobra, co teraz? No to już wiemy. Dlaczego tubylcy mieliby nam pomagać? Bo nie lubią Sithów, tak samo jak my? Pewnie sami by chcieli prysnąć z tej planety. Właśnie, miałem wizję. A ciebie. O, walczyła z Revanem. Myślałem, że to normalne dla Jedi. A co za wyczuwanie mocy? Połączenie z mocą jest. Jestem połączony z mocą, super. Co za zaskoczenie! Mogę zostać Jedi! A, oczywiście, że zostaniemy Jedi, tak jak mówiłem. Szczerze powiedziawszy, widzowie, to... O właśnie, jeszcze powiedzmy to. Le, tak. Typowe wyjaśnienie. Oczywiście, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażałbym sobie żadnego RPGa w świecie Star Wars, gdybyśmy nie mogli zostać Jedi. Na pewno, gdyby BioWare zdecydowało się na taki krok, no wtedy by dostała po uszach. No właśnie, pogadajmy sobie od razu z nią. Piliśmy w kantynie i brataliśmy się z tymi tubylcami, żeby nam pomogli. A właśnie, przypomnijmy jej o tym. To ja ciebie uratowałem. Ja! No, nie. To ja miałem stymulanty, to ja miałem super miecze, a ty miałaś jakieś coś. O, brawo! Nareszcie coś nam przyznaje rację. Ach, nadęta bufonka. Właśnie, jestem super. Widzisz? Właśnie. Jestem utalentowany. Przepraszam.
No i wybaczcie, że obcięło mi ten dialog. Musiałem odebrać durny telefon. To nieważne. O, tak, mogę kontrolować moc. Naturalnie, jak Jedi. It's obvious to me that the Force has been working through you. There is no other explanation for your great success. Though I'm not certain what to make of this discovery. Perhaps if you weren't... Well, if you were younger, the Jedi might... Nie jestem młody, nie jestem jakimś starym prykiem. No cóż, wrócimy do tego dialogu w następnym odcinku Zagrajmy w KOTOR. To był LewoScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.